Witam Państwa, mówi Piotr Rukowicz. W tej części kursu powiemy sobie kilka słów na temat nodu o nazwie Color Ramp. Jest to nod, który jest dla obrazu przetwarzanego przez nody tym samym, czym dla materiałów, coś takiego jak ramp. Ramp jest to taki gradientowy pasek, na którym można ustawiać sobie progi posiadające własny kolor razem z kanałem alfa. I ten pasek wpływa na cały materiał, niezależnie tak jakby po przetworzeniu samego materiału w postprocessingu. No więc przejdźmy może do edytora nodów, ale zanim to zrobię, no może najpierw tam przejdźmy. Włączę sobie nody. Oczywiście backdrop. Viewer, który za chwilkę dodam, pokaże mi dzięki temu w tle to, co mamy mieć. No i dodam sobie nod wejściowy, który będzie teksturą. Na razie nie posiadam żadnej tekstury, dlatego ta lista, która jest tutaj, jest pusta. A więc dodam sobie teksturę. Ta tekstura będzie na początku teksturą typu blend. Dodaję tą teksturę po to, aby można było pokazać, jak jest działanie nodów, które chciałem właśnie dzisiaj opisać. Dobrze, zrobimy render. Nie mogę teraz zrobić renderu. Potrzebuję jeszcze noda wyjściowego o nazwie Composite. Weźmy sobie kolor, cokolwiek. Muszę raz wyrenderować scenę, aby to działało. No i teraz, jeżeli wezmę sobie kolor image, to backdrop powinien nam ładnie pokazać wszystko. Oczywiście, jeżeli tą teksturę wybiorę. Tak wygląda moja tekstura. Jest to tekstura typu blend i te osoby, które nie kojarzą, jak można ją dodać, odsyłam do odpowiednich tutoriali. No i teraz zobaczmy, jak działa ten nod o nazwie Color Ramp. On znajduje się w grupie konwerterów. Jego działaniem jest konwersja pewnych wartości wchodzących na pewne wartości wychodzące. Zatem mamy jedno wejście i dwa wyjścia. Jeżeli ten nod podłączę, to jego działanie nie zmienia w domyślnej konfiguracji żadnego obrazu. Natomiast w tym nodzie mam coś takiego, jak przed chwilą pokazałem w rampie dla kolorów, a więc istnieje taki gradientowy pasek. Mamy także opcję do wyboru, jak ten gradientowy pasek jest propagowany na swojej długości oraz kolor w danym punkcie tego paska, później guziki dodaj, usuń oraz odwróć kolejność tego paska. Odwracając kolejność powoduje, że poprzednio czarny obszar zamienia się na obszar biały. To jest operacja o nazwie flip. No i już widać na wynikowym podglądzie, że to działa. Teraz tak, jeżeli w moim nodzie przesunę pasek delikatnie w prawo, ten, który jest po lewej stronie, to oczywiście będzie to miało wpływ na obraz. Obraz, który dostaję z tekstury, jest obecnie obrazem przezroczystym i jest konwertowany na zwykłe kolory, nie ma tutaj kanału alfa. Dlatego obszar, który jest tutaj czarny, a który był wcześniej przezroczysty, zamienia się w wynikowym nodzie na czernie. I teraz bardzo ładnie widać, jak przesunięcie tego obszaru jasności i cienia wpływa na obrazek końcowy. Tak samo mogę zrobić na przykład z białym, powiększając kontrast pomiędzy tymi obszarami. I to jest działanie tego noda. On w ten sposób właśnie wpływa na kolory. Z tym, że nie jest to takie proste. Dlatego, że jeżeli zrobię flip, no to już będę miał sytuację odwrotną. Na przykład kolor biały z noda wejściowego z tekstury zamieniany będzie w tym nodzie na kolor czarny. A więc wszystkie wartości białego koloru otrzymają kolor czarny na wejściu. Oczywiście mogę tę sytuację odwrócić odpowiednio przesuwając paski. I to jest właśnie działanie noda. Dodam teraz kilka nowych pasków poprzez Ctrl i kliknięcie lewym klawiszem. Klikając z Ctrlem lewym klawiszem mogę wstawić nowy pasek, czy też nowy punkt pomiarowy jakby tego gradientu. I oczywiście mogę ustawić sobie dowolny kolor w tych paskach. Mogę je wybierać klikając lewym klawiszem myszy. Więc wstawiłem teraz dwa paski czarne. Powiedzmy sobie, one zachowują ten kolor miejsca, w które zostały wstawione, a pomiędzy tymi paskami jest jeszcze jeden, który ustawię na kolor na przykład czerwony. A więc zrobię troszeczkę jaśniej i ustawię tam kolor czerwony. Już widać, że ten nod w tym miejscu właśnie obrazu, w miejscu o jasności takich pikseli, ustawił mi ładny kolor czerwony. To jest jego działanie. Wykorzystuje się go właśnie do takich akcji. Można zmienić czy też pokolorować sobie cały obrazek, zmieniając kolor na przykład czerni na lekko błękitny albo bieli na lekko żółtawy. Natomiast całe zdjęcie czy też render będzie miał takie przebarwienie kolorów. Jest tutaj także możliwość wyprowadzenia koloru alfa, znaczy koloru, wartości alfa. Jeżeli wartość alfa wyprowadzę, może na początku włączę, jak ta alfa wygląda. Teraz mam włączony kanał alfa razem z kolorami RGB. Dlatego teraz widzę kolory RGB, a nie widzę w ogóle alfy. Przezroczystości na razie w tym obrazku nie ma. Chociaż wejściowy z tekstury obrazek miał przezroczystość. Jeżeli teraz połączę kanał alfa z kanałem alfa w nodzie
viewer, w tym momencie mogę obserwować wartości kanału alfa i teraz ich oczywiście nie widzę. W tym nodzie mogę kanał alfa dodać, znaczy mogę dodać pewne wartości, które będą ten kanał alfa miały, na przykład w przypadku tego czerwonego. Mogę ustawić, aby ten kolor czerwony był całkowicie przezroczysty. To będzie powodowało, że od czerni obraz będzie przechodził w kolor czerwony, robiąc się jednocześnie coraz bardziej przezroczysty, aż w maksymalnej czerwieni będzie pełna przezroczystość. Później znowuż będzie przejście przez przezroczystość słabnącą, aż w stronę czerni, no przez takie czerwone przebarwienie. W tym celu muszę zmienić nie tylko kolory RGB, ale również wartość kanału alfa, który w tym momencie ustawię do zera. I już widać, jak mój kanał alfa wygląda. Widać przez mój obraz siatkę, która znajduje się w tle okna. I to jest właśnie podgląd przezroczystości. Prawdziwy kanał alfa wygląda w taki sposób. Teraz ustawiłem tutaj kolor czarny tak naprawdę w kanale alfa, co oznacza wartości alfa równe 0, a więc pełną przezroczystość. W przypadku połączenia tego z kolorami RGB całość wygląda w ten sposób. No i teraz można, korzystając z takiego noda, konwertować wartości wejściowe na wartości wyjściowe, ewentualnie zmieniając ich rozstaw, kontrasty, przebarwienia i wzajemny wpływ. Na przykład mogę zrobić coś takiego. Ustawię teraz alfa na 0. I obciąłem wtedy jakby cały obrazek do połowy, całą resztę zmieniając na kolor przezroczysty. To wydaje się może niczym szczególnym, ponieważ ta tekstura jest taka bardzo gradientowa, bardzo prosta. Ale jeżeli dodałbym nową teksturę, którą zmienię na przykład na cloud, to w tym momencie obraz tej tekstury będzie wyglądał już całkowicie inaczej. Zmienię teraz teksturę na tą, którą dodałem przed chwilą. Proszę zobaczyć, że w tym momencie cały gradient, zmiana kolorów od strony lewej do prawej jest opisywana przez zaburzenia na płaszczyźnie dwuwymiarowej. I teraz zostaje bardzo ciekawy obraz jakichś takich plam czy czegoś. Działa to także dla koloru. Oczywiście te kolory zostają zastąpione przez kolory, które ustawiłem w rampie. No i to jest ciekawy efekt. Trzeba przyznać, że jest to dosyć zajmujący nod. Mogę także zmienić rodzaj interpolacji pomiędzy tymi kolorami, czyli pomiędzy kolejnymi dwoma sąsiednimi punktami. Na przykład na tego typu, i to delikatnie zmienia gradienty, które tu mam. Mogę także zmienić sobie na przykład na spliny, ewentualnie na wartości stałe. To jest ostre odcięcie, w tym momencie nie ma żadnych tutaj przejść. Ok, mogę mieć zmianę liniową. Tak to wygląda. No więc sprawa jest ciekawa, warta uwagi i ten node przydaje się w wielu różnych zastosowaniach. No i oczywiście pokażę to, gdy będę mówił o zastosowaniach. A na razie dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.